Przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i tak jak obiecałem, przedstawimy teraz sylwetkę Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. 154 lata temu urodził się Tadeusz Jordan Rozwadowski, generał Wojska Polskiego i jego organizator, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wynalazca, obrońca polskiego Lwowa z 1918 oraz jeden z architektów zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, a z nami jest już znany dobrze Państwu historyk dr Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam Ciebie, Adrianie. Panie doktorze, zdaniem wielu historyków, niektórych historyków może tak, to właśnie dzięki generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu, a nie Józefowi Piłsudskiemu, zawdzięczamy wygraną Bitwę Warszawską z bolszewikami zwaną Cudem nad Wisłą. Jednak jak do tej pory sam Rozwadowski, w przeciwieństwie do Piłsudskiego, w Warszawie nie doczekał się nawet swojego pomnika. No, to jest zaniedbanie. Jak wiemy, że Piłsudski też dopiero od 20 lat, może 20 paru lat ma pomnik. Natomiast no, oczywiście pozostałość po komunie. Ja bym tutaj nie przeciwstawiał jednak. To jest działanie już po fakcie, gdyż w trakcie trwania Bitwy Warszawskiej świetnie ci panowie między siebie role podzielili. Konkluzja historyka powinna być taka, że jeden bez drugiego tej bitwy by nie wygrał i drugi bez pierwszego. Oczywiście odpowiedzią zwolenników Piłsudskiego jest pytanie, na kogo spadłaby skutki, gdyby przyszła klęska pod Warszawą, by poniósł. No oczywiście poniósłby Piłsudski jako wódz naczelny, ale i sam Rozwadowski, świetnie rozpisując, on był takim Berthier, jak Berthier przy Napoleonie, czyli był świetnym sztabowcem i tak rozpisał całą bitwę, ale na marginesie swoich rozkazów widać dopiski jego ręką, zgodnie z poleceniem marszałka, tak jak zdecydował marszałek. To kilkakrotnie, kilkanastokrotnie się powtarza. W związku z tym no nie ma powodu robić z niego kogoś ważniejszego niż był, bo to się krzywdę robi również Rozwadowskiemu, bo wtedy inni się jemu sprzeciwiają. Tymczasem on ma zasługi równie ogromne. Mamy czterech takich, na których stoi całe nasze zwycięstwo. Oczywiście marszałek Józef Piłsudski, Dowbór Muśnicki, to Wielkopolska, Jordan Rozwadowski, Lwów i generał Haller, odzyskanie Pomorza. Wprawdzie uroczyste, niezbrojne, ale potem armia ochotnicza. I powinniśmy ich traktować na równi. To znaczy zdawać sobie sprawę, że odzyskanie Polski było tak wielkim przedsięwzięciem, że dla wszystkich wystarczy. Że tu nie musi być, to nie jest bieg po zdrowie, że tylko jeden wygrywa. Tu wszyscy razem wygrali. Jordan Rozwadowski był wcześniej świetnym zresztą oficerem wojska austriackiego. Przeszedł bardzo dobrą szkołę. No to był jeden z powodów, dla którego wszedł w konflikt z Piłsudskim, gdyż uważał, że Piłsudski nie przeszedł takiej szkoły. W związku z tym no, nie powinien w wielu wypadkach decydować, no ale los sprawił inaczej. I druga bardzo istotna rzecz, był świetnym organizatorem zwycięstwa 1915 roku. To on zorganizował tak zwany ruchomy wał ogniowy, który pod Gorlicami dosłownie zmiótł front na długości kilkudziesięciu kilometrów, front rosyjski, i nastąpiła nomen omen 3 maja ofensywa wojsk austriacko-niemieckich, która wyrzuciła front nie tylko z Kongresówki i Galicji, którą Rosjanie zajęli, Lwów był zajęty, ale daleko, daleko na wschód, no a potem to się skończyło gdzieś nawet prawie nad Wołgą. W związku z tym no, w pierwszej wojnie odegrał rolę, a przynajmniej w wyzwoleniu naszych Kresów. Jego się również bardzo silnie z Kresami wiąże. To on ruszył na pomoc Lwowowi, no trochę chcąc ustąpić Piłsudskiemu. Jak Piłsudski przyjechał do Warszawy i go mianowano tutaj głównodowodzącym, to on poprosił o delegowanie i rzeczywiście druga od Sieczy Lwowska, pierwsza przyszła z Krakowa, dowodził Karaszewicz-Tokarzewski, a druga od strony Warszawy przez Lublin dotarła i ocaliła nam wtedy Kresy. No później były dość skomplikowane rzeczy. Doszło nawet do takiej, z punktu widzenia nas Polaków, gorszącej sprawy, bo w momencie właśnie przewrotu majowego to Tadeusz Jordan Rozwadowski wydał rozkaz, żeby Piłsudskiego dostarczyć żywego lub martwego. Czyli mówiąc delikatnie, trochę zaocznie go skazał na śmierć. No ale przegrał w tej walce, nie poniósł śmierci, natomiast no, trafił do aresztu. I po roku został zwolniony, a po 2 latach jedni twierdzą, że był załamany, drudzy, że zdrowie stracił, na antokolu był w Wilnie i zmarł. Moim zdaniem należy mu się naprawdę bardzo, nie tylko pomnik, bo i Haller nie ma pomnika,
w Warszawie, o ile dobrze wiem, a już o Dowborze Muśnickim nawet nie wspomnę, chociaż był pomnik Dowborczyków i chyba w Muzeum Wojska Polskiego gdzieś jest przechowywany. A zatem ci czterej powinni być filarami naszego zwycięstwa i czczeni na tyle wysoko, żeby nie powstawała konieczność rywalizacji, bo to nie ma nic gorszego niż historycy się kłócą między sobą, a wtedy zewnętrzni obserwatorzy, historycy innych narodów, którzy oczekują od nas syntezy, no nie mają tego i mówią, no Polacy nie są w stanie, Polacy twierdzą i jako Polacy jesteśmy oskarżeni o niezdolność sformułowania swojej własnej historii. Nie, mamy czterech wielkich polityków, Dmowski, Witos, Korfanty i Daszyński i mamy czterech wielkich generałów i marszałków, czyli tą, którą wymieniłem, grupę. I na tym ufundowana jest niepodległość naszego kraju. Tu jeszcze oczywiście jest Paderewski, nawet doceniono ostatnio kardynała Kakowskiego, który świetnie wykiwał okupację niemiecką, potrafił poradzić, wyprowadził Królestwo Kongresowe ku republice i wiele, wiele innych osób. I wtedy nam powstaje najbardziej pożądany obraz takiej gigantycznej symfonii, w której wszyscy spełnili swoje obowiązki i z tego się zrodziła Polska. No, nie ma możliwości innego zrozumienia. Po prostu wiele rzeczy byśmy przegrali. Myśmy o włos kilkakrotnie omal byli na krawędzi upadku i w 18, i w 20, ale i później. 26 rok przecież pod majorem Piłsudskiego był reakcją na zdradę Zachodu, który nas sprzedał Niemcom w Locarno. Groziło nam dogadanie się Niemców z Rosjanami, a ci tylko czekali. I mielibyśmy 17 września i 1 września trochę wcześniej. Nie było tego, byliśmy już zdolni do dalszej egzystencji. I tym ludziom zawdzięczamy naszą niepodległość. Oczywiście zgadzam się z tobą, w Warszawie potrzebny jest pomnik generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. No właśnie, jeszcze wracając, 154. rocznica urodzin Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. Panie doktorze, jest skarbnicą wiedzy, również skarbnicą ciekawostek, więc może mógłby pan opowiedzieć jeszcze jakąś ciekawostkę na temat życia, na temat dokonań generała. To znaczy, nie jestem zwolennikiem nadmiernych ciekawostek, bo one trochę przysłaniają główne tło, ale pamiętam coś takiego, jak właśnie w czasie przewrotu majowego, pamiętajmy, że mamy przewrót i zamach, to są podobne rzeczy, ale nie identyczne, spotkał się oko w oko Piłsudski z Rozwadowskim i Piłsudski mu powiedział wtedy, podobno, bo to też od tylko takich bocznych obserwatorów, możliwe, że to ktoś zmyślił, ale to ja wygrałem bitwę pod Warszawą, a Rozwadowski miał tylko zameldować i się odwrócił i wyszedł. I ja nie przypuszczam, żeby się marszałek musiał kłócić, ponieważ obaj ciężko pracowali i czym wsławił się Rozwadowski? Ogromnym optymizmem. On w ogóle nie dopuszczał klęski do siebie. Tym emanował. Natomiast to, co zauważyli, co na minus mu niestety trzeba zapisać, ale uczciwie, to, że zmieniał zdanie, jak to mówią, co pół godziny miał inny pomysł. I Węgrzy szczególnie narzekali, że gdyby był głównym wodzem, no to co chwila byłyby inne rozkazy. Natomiast obaj, Piłsudski był, no oczywiście samoukiem militarnym, ale porządnym samoukiem, trzeba dodać. Druga rzecz, przewidywał również warianty negatywne, co akurat Rozwadowskiemu, jak wiemy, się nie trafiało. I musiał przygotować, co by było, gdyby na przykład napisał rezygnację i dał Witosowi. Gdyby bitwa się nie udała, to on miał wtedy już wolną drogę do negocjacji z Rosjanami, żeby chociaż cokolwiek uratować. No ale oczywiście nie zakładał w sercu, że można przegrać. No, cały naród zmobilizował po to, żeby wygrać. Tam się ani razu nie zachował retroaktywnie. Natomiast w chwili zwycięstwa no, Witos przyszedł i oddał tą rezygnację Piłsudskiemu z powrotem jako niebyłą. No, przeszło to do historii, obrosło legendami. Żałuję tylko, że sobie ręki nie podali. Tak. Udało się naszym rodakom właściwie zmusić, ale tak oczywiście rodzinnie, żeby w trzej Józefowie, Józef Piłsudski, Józef Dowbor-Muśnicki, Dowbor-Muśnicki i Józef Haller w dzień świętego Józefa spotkali się w sanktuarium świętego w Kaliszu i zrobiono im zdjęcie. I to zdjęcie odegrało ogromną rolę, bo to było jakby w sercach ludzi scalenie armii. Trzy różne
grupy. Pamiętajmy, Dowbor Muśnicki to jest armia carska, Haller to jest armia austriacka, Piłsudski to jest w ogóle żadna armia, on jest z podziemia. I one się jakby, jak się patrzyło na to zdjęcie, każdemu przychodziło na myśl, wreszcie jest jedno wojsko polskie, zrasta się to. No, szkoda, że tam się Rozwalowski nie znalazł, ale on wtedy inne funkcje pełnił. Jeszcze nie był wtedy ale ci trzej Józefowie, no, z błogosławieństwem tego czwartego świętego spełnili wobec narodu swoją rolę. I tu postawimy kropkę. Tak. Dziękuję serdecznie za ten ciekawy wykład. Historyk dr Krzysztof Jabłonka w 154. rocznicę urodzin Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. Dziękuję serdecznie i do dodam usłyszenia. Dodam tylko, że jak się skończy pandemia, to wrócą gawędy historyczne. Dziękuję za uwagę. Nie możemy się tego doczekać. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.